W Polsce, przez Izmę Egzeszowną, został drugi egzemplarz, pierwszy egzemplarz w Polsce i drugi w Europie, jeden na koncercie w Szwajcarii. A nie stosowano przeznaczone do prowadzji. Te manewry, które wykonuje ze względu na budowę i konstrukcję, są, proszę bardzo, Anker drugi. Mamy dwa wykonawcy. Wielkość tych samolotów. Tak jak powiedziałem, dla akrobacji nie jest można wykonywać nawroty, wirażę, lekkie nurkowanie. Kangurasy. To jest całkiem mało, to jest na urzędu nawet bardzo mało. Z perspektywy bezpieczeństwa, im mniejszy szaleństwo dopuszczalne, dlatego, że mamy naprawdę wtedy możliwe kontrolowanie prędkości. Proszę bardzo. Teraz górka, ujemne przeciążenia, lokal wysadzało przez chwilę z tutaj wisiała pasma. I teraz proszę bardzo, wejdę w zakręt. Piękna konstrukcja. Jak się budowało samoloty w latach 20. XX wieku. Skrzydła mają drewnianą konstrukcję, która jest pokryta kółką. Nadłóg jest spalony, katownica jest stałowy górek, gdzie podleczona kółka. Dlatego też, jeżeli Państwo będziecie gdzieś tutaj w pobliżu, zobaczycie ubrane kobiety, ubranych mężczyzn, które historyczne, to proszę Państwa, są to aktorzy z teatru Hiroshi, z teatru Roma. Także będzie okazja, żeby podejść, porozmawiać, zdobyć autografa, który będzie serdecznie na ten spotkanie. Zapraszam. I się przybliżymy, kto nas odwiedził, kto zawitał i co Państwu, zaprezentuje właśnie związanego z tym spektaklem Hiroshi. Jak to przypomnę.